Dzień dobry, wyczyn Feder, koło numer 1 Warszawa Śródmieście. Jesteśmy na wykrocie. Sobota, rozpoczynamy zawody gruntowe w Federze. W naszym teamie jest Marek, Damian, ja i Łukasz, który jest operatorem. Zrobimy zanętę. Każdy zrobi jakoś tam wspólną. Mamy ochotkę, mamy jokersa, mamy castera. Stworzymy jakąś zanętę. Ja będę łowił na yellow. Łukasz będzie łowił na heavy, chłopaki będą łowić na inne zanęty. Zobaczymy, jakie wyniki pokaże się po sobocie. O 20 jest ważenie, także wtedy będzie wszystko wiadomo, jak nam wyszło. Zakończyliśmy pierwszą turę zawodów federowych na wykrocie.
nasza drużyna Wechen Feder osiągnęła bardzo dobry wynik. Łukasz Piotrowicz w pierwszej turze złowił 6300. Ja w pierwszej turze złowiłem 7200. Mamy bardzo dobry wynik, moim zdaniem, po pierwszej części. Teraz mamy przerwę. No i zaczniemy albo wieczorem znowu, albo od rana. I zobaczymy, jaki uda się zrobić następnego dnia wynik, jaki osiągniemy. Także uważam, że nasza drużyna jest najlepsza. Łukasz się zrobił naprawdę piękny wynik, to trzeba mu przyznać. Nie jakoś tam taki sam, mi się wydaje, że z siódemaka ma albo ponad siódemkę. Też miałeś ukleje? Dwie. Popadł. Więcej niż siódemka. Jest siódem? Nie wiem, siódem. 7200. Serdecznie, jesteśmy po drugim dniu wędkowania. Jak wiecie, w sobotę Łukasz zrobił 6200. Ja zrobiłem 7200. Dzisiaj oczywiście zrobiliśmy zamianę za nęty. Ja wczoraj łowiłem na Super Yellow, a Łukasz łowił na Super Heavy. Kupiliśmy za nętę od Łukasza z sklepu Silver Fish z Koszalina. Dzisiejszego dnia, czyli w niedzielę rano, zrobiłem dla siebie tak samo, znowu yellow, natomiast dla Łukasza zrobiłem super black. No i oczywiście, jak widać wynik, Łukasz zrobił 7200, a ja zrobiłem 3700, niecałą czwórkę. No, tak wyszło jak wyszło, ryba poszła do niego, trudno, ale jesteśmy drużyną, jesteśmy teamem. Z dzisiejszego dnia mamy 11 kg,
a z poprzedniego dnia mamy 13 kilo, 13 z groszem, czyli razem zrobiliśmy 24 kg. Jak na wynik na wykrocie po dwóch dniach, bardzo piękny i bardzo fajny. Muszę podziękować panu Łukaszowi za dobrą zamętę, bo ryba w niej stała, jakkolwiek wiadomo to jest zwykle. Także jesteśmy numer jeden, wygraliśmy te zawody i prawdopodobnie indywidualnie i drużynowo. Także to była pochwała dla mnie, dla Łukasza. Dziękuję bardzo. Kolega Kozlarski Paweł, 3650, Ukraina. Piąte miejsce, kolega Sobczak Marek, 6795. Czwarte miejsce, kolega Trafalski Artur, 8175. Trzecie miejsce, Italon. 80 zł do wykorzystania w sklepie stacjonarnym Garbus na ulicy Świętego Wincentego 25 zdobył kolega Szanka, przepraszam, Kotlarska Agnieszka. 80 zł. Zapraszam. No tak wyszło. Drugie miejsce. 10950, kolega Szymański Jakub. Brawo! Gratulacje. Drugie miejsce. Nie śpi, Patrysiu. I na pierwszym miejscu z wynikiem 13615, kolega Piotrowicz Łukasz. Można odwrócić, pokazać tak. Się wszystkim. No i teraz drużynowo, tak? Było. Czwarte miejsce, kolega Pięga Damian i Sobczak Marek. 9870. Brawo! Trzecie miejsce, drużynowo. Zajął kolega Trafalski Artur i Kowalczyk Maciek. 10990. Ile? Zapraszam po talon. Ile było? 10990. Gratulacje. Dziękuję. Niestety jest jeden talon. Także możecie sobie go tam przedrzeć. Jeden weźmie o konia, drugi resztę. Drugie miejsce drużynowe w dzisiejszych zawodach. Kotlarska Agnieszka i Kotlarski Paweł. Brawo! 10. Ile? 12710. Gratulacje jeszcze raz. I pierwsze miejsce, jak się wszyscy domyślają, zdobyła drużyna w składzie Szymański Jakub i Piotrowicz Łukasz. Gratulacje. Zapraszam. Wynikiem, przepraszam. 24565. Drugą drużynę pobili o 100%. Pobili 12 tysięcy. Gratulacje jeszcze raz. Brawo. Cieszę się.